Witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj sprawdzimy jedną z modyfikacji, którą kupiłem. Jedną z najważniejszych, pierwszych, w które powinniście zainwestować. Trzy maki do opon. Trzy mak przedniej opony. W moim wypadku 160, 1,60 cala szerokości. I tylny. Tylko nie wiem, czy nie kupiłem za szeroki, tak wam powiem. Mi się wydaje, że tu kurde może być trzymak 1,85, a ja kupiłem 2,15 cala. Nie wiem, czy nie przesadziłem, więc zaraz zobaczymy, czy to będzie pasować, ale bardziej bym obstawiał, że tu będzie 1,85. No niestety zrobiłem błąd przy zamawianiu. Dobra, ściągam tył, pierwszy robię tył. Ponieważ no, obecnie jeżdżę na 2-2,5 bara nabite powietrza z tyłu, więc felgi na rancie mi nie obróci. Ale znowu jest problem taki, że na terenie się kitowo jeździ. Dla tych, co nie mają takich nie wiadomo jakich umiejętności, to czy będą jeździć na pół bara lub mniej, czy będą jeździć na 2,5 bara, za dużej różnicy nie odczują. Za to ja, Pit Bike Rider, no, jeździmy na niskim ciśnieniu, przeważnie staramy się na niskim ciśnieniu jeździć i no nie ukrywam, no całkowicie inna jazda jest, opona się odkształca fajnie i się klei. Ja jeżdżę na trakcji przeważnie, czyli w sensie staram się jeździć tak, żeby nie tracić przyczepności, żeby koło mnie pchało, a nie żeby się obracało i mielało, rzucało ziemią. Preferuję, jak w moim wypadku preferuję jak największą przyczepność, dlatego ja czuję różnicę opon, czuję różnicę ciśnieniu w kole, czuję różnicę na napędzie. Ja naprawdę mam wyczucie do tego. No nie wytłumaczę wam tego dokładnie, ale czuję różnicę po prostu, jak się jakieś parametry zmieniają i jak to potem przekłada się na przyczepność w terenie. O, tak wam powiem. Jak ktoś daje gazu na maksa, żeby ziemia rzucała, to czy będzie mieć pół bara, czy będzie mieć 2,5 bara w kole, czy będzie mieć taką oponę jak tu jest, czy będzie mieć Mitasa, praktycznie różnicy nie odczuje, bo i tak będzie tracił przyczepność, więc opona tylko tyle, że będzie rzucać ziemię. Różnica będzie taka nieznaczna, o. Tak wam powiem. Nie, że nie będzie w ogóle różnicy, tylko będzie taka różnica, że nie odczuje ktoś. Ściągnięta opona. Z tego co tu widzę na oponie, to jest znaczek. W jedną albo w drugą stronę. Na ciężki teren, albo to drugie, nie wiem co to znaczy po angielsku. Możecie przetłumaczyć. Powiem, fajna, mięciuteńka oponka. Coś jak właśnie jak Mitas, jak jeździłem. Też Mitas był taki mięciutki. Dlatego na razie oponki nie będę zmieniał na żadnego Mitasa. Pit by Rider mówił, że będzie zmieniał oponę. To będzie mieć przynajmniej na testa, nie? Jaka jest różnica? Nie wiem, zobaczymy. Może być za szeroki deczko, kurde, ale on tak ma wystawać, za te krawędzie. Ten tak samo wystaje, też wystaje. Może będzie, może będzie. Są różne szkoły trzymaków montowania. Ja montuję trzymak naprzeciwko wentyla, nie? Bo niektóre są tutaj o parę stopni na bok montowane trzymaki. W innych miejscach, w innych znowu naprzeciwko. Różnie jest to stosowane. Ja to montuję naprzeciwko ze względu takiego, że jest mi to łatwiej zamontować potem, tak bezpieczniej, żeby nie uszkodzić wentyla. Zobaczymy jak będzie jeszcze z wytrzymałością felgi, bo widzę, że tam Pit Bike Rider ostro katuje sprzęta. Ja niestety miałem tylko dwie jazdy jak dotąd tym pitem. Bo nie było czasu więcej pojeździć, tak wam szczerze powiem. No tylko dwa upalania, któreście widzieli. Tylko tyle jeździłem obecnie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. No dętka nie jest za gruba. Standard, można tak powiedzieć. Tyle. Ja zaraz się zastanowię, wywiercę dziurkę i zaraz zobaczymy się po przerwie.
otwór z opiłków. Zawsze ogradować, o. Lepsze słowo. Zobaczymy, jak to tam rozepcha. Oczywiście trzymak trzeba będzie już zamontować. No niestety, już trzeba go zamontować. Teraz montujemy to. Elegancko. W taki sposób. Ja zawsze tak montuję. Można byłoby to zrobić pod spodem, ale ja robię to w ten sposób, żeby mi cały czas dociskało trzymaka. A tak czy inaczej, dętka będzie na zewnątrz, nie? Nie będzie wchodziła pod trzymak, tylko będzie na zewnątrz. Tak czy inaczej dętka będzie tam dociskać, więc nie powinno być z tym jakichś tam problemów. W teorii. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł będzie, tak zrobić. Dobra. Felga jest już poskładana. Teraz macie dowód, jaki trzymak kupić. Że ja tego nie widziałem. Powiem wam tak, przed zakupem oglądałem tą felgę chyba z wszystkich stron i nie zauważyłem tego. Teraz dopiero zauważyłem. Jak rysnąłem na tym lekko breszko. 185 musicie trzymak kupić. Nie 200. 215. Ojeju. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Teoretycznie to będzie trzymać wszystko, więc nie powinno być problemu. Trochę bym kupił za szeroki, ale trudno. Dobra, założone. W międzyczasie wpadł do mnie Fit Bike Rider na swoim sprzęcie. Zaraz jedziemy pojeździć, potestować. Enduro. Miałem tutaj dorabiać jeszcze chlapacza w międzyczasie, ale brakuje nam czasu. A pasuje coś pojeździć. Jakbyś taki dorobił. Taki chlapacz. Tu go jakoś przykręcić. Nie. Zrobię, wiesz jak zrobię? Tak, żeby mi się z przodu rozwijało, a z tyłu mi się zwijało. Będę jeździł kołem po takiej jakby po gąsienicy, nie? Wtedy będzie przyczepność. Patrz, nic by cię nie schlapało. Dobra, pokażę, że rzeczywiście trzymak jest. Koła w autobusie? Trzymak rzeczywiście jest. No jest tutaj wsadzony ten szerszy, ale widzę, że doszedł do końca, więc jeszcze jest ok. Na pewno będzie trzymał. Zaraz się okaże, że z przodu też jest 185. Ale nie, bo felka jest, opona jest węższa, no to tak czy inaczej wejdzie 160. Nie, nie no nie znajdziesz, znajdę po fakcie. Czyli z tyłu, ale jest na pewno deczko węższa. Może Chińczyk oglądał twój filmik i potem tu przyjdzie i wybije w nocy. No, jak ja poszłem do piwnicy, to mi tu nabił numery. Nabił ci numery i kurwa. Z przodu jest taka szeroka, powiedzmy tak mniej więcej. Tu jest tyle, 7, a z przodu jest powiedzmy ile. Takie 6,5 około. No na pewno będzie węższe. Czy jak jest 185 z tyłu, to 160 będzie z przodu. Na pewno. No dobra, tyle. Oczywiście no nie tyle, bo my jedziemy sobie pojeździć. To będzie prawdopodobnie wcześniej albo późniejszy odcinek. A resztę dokończymy później. O, ale powiedział. Dobra, tyle. To chwila przerwy. Skończone. Po trochę dłuższej przerwie trwało to nagrywanie dłużej niż myślałem. Mamy trzymak z przodu. Niestety przebiłem sobie dętkę przy zakładaniu. Chciałem szybko dla was nagrać odcinek. Szybko.
przebiłem dętkę, ale jej nie zakładałem ze względów takich, żeby łatka puściła, bo dość duża dziura się zrobiła, bo przeszczypałem breszką przy zakładaniu. No jest to, no nie widać tego, ale tutaj pod spodem dwie takie dość duże dziurki się zrobiły od breszki. Dlatego tego nie zakładałem, założę to do jakiegoś tam motorka innego. Do jakiegoś innego motorka to się założy, tą dętkę. A musiałem skoczyć, kupić nową i założyć tutaj nową dętkę. Tak, dla wszelkiego spokoju. Z tyłu. Widzicie, koło jest brudne. Z tyłu też jest trzymak. Jak mówiłem wcześniej, zrobiłem błąd i kupiłem tutaj trzymak. Kupiłem tu 2,15, a powinien być 185. Nie znalazłem numerów nabity. Ślepota po prostu. Nie zauważyłem tego. No i na wszelki wypadek kupiłem właśnie tą 2,15. Ale jak będziecie kupować, to 185 idzie na tył, 160 na przód. Trzymak. Dobra, tyle. Z przodu też nie widzę numerów. Tak wam szczerze, jest to gdzieś nabite, tylko jakoś ślepy jestem, tak wam szczerze powiem. Gdzieś to musi być nabite. Z tyłu tak samo nie dopatrzyłem, nie wiem czemu, jakoś tak dziwnie koniec światła padał czy coś. Gdzieś jest to nabite, ale no nie widzę. Ale z przodu idzie. Z przodu idzie 160. No i tyle. Trzymaki założone. Niestety filmiku na razie nie będzie, bo mam pita rozebranego i przy okazji od razu grzebię coś innego. Nagrywam trzy filmiki na raz, więc z testów to będzie w następnym odcinku. Filmik, tylny trzymak już testowałem, bo zdążyłem go założyć, jak Pit Bike Rider przyjechał i pojechaliśmy jeździć. Z przodu dalej miałem wysokie ciśnienie, tak trochę kitowo się jechało, na gałęziach powalonych i na czymś takim. Ciężko się troszeczkę jechało na dużym ciśnieniu, oczywiście mówię w takim lekkim enduro, a z tyłu powiem wam, że odczuwalna i to dość spora różnica dla mnie, przynajmniej dla mnie. Wy możecie tej różnicy nie odczuć z trzymakiem, bez trzymaka, na wysokim ciśnieniu, na niskim ciśnieniu, ale ja to czuję tą różnicę. Tak wam powiem, no dość sporo jeżdżę już na tych motorach, dość długo, paręnaście lat. No i ja różnicę wyczuwam. Dobra, to kończymy ten odcinek. Podobało się? Łapeczka w górę. Nie podobało się? Łapeczka w dół. Jesteś nowy? Chcesz więcej takich projekcików z pitów, możecie pisać na dole w komentarzu, co byście chcieli więcej zobaczyć, co by można było tutaj stuningować, zmodyfikować, ulepszyć, zmienić. Możecie pisać na dole w komentarzu. Chętnie rozważę każdą waszą propozycję, tak wam powiem. Zapraszam was też na Instagrama mojego, Pitbike Ridera, gdzie wrzucamy właśnie z pitów, nie pitów, takie różne relacje. No, u mnie jak przybędzie dość sporo ludzi, to będę tam częściej coś wrzucał. Na razie tam jest nas chyba ponad 700 osób obserwujących, więc nie jest źle. Jestem zadowolony z tego, ale im będzie więcej osób, tym częściej będę coś tam wrzucał. Jak będzie dużo osób, to będzie codziennie coś tam wrzucane. Takie krótkie relacje, zdjęcia, co aktualnie grzebie przy motorach. Tak wam powiem, bo jak na razie to te odpisywania ludziom i tego typu sprawy troszeczkę zajmuje czasu. Dobra, to ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, hej!